Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Nagrywam ten odcinek po poprzednim odcinku, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli tutaj jakby nic się nie wydarzyło więcej niż powinno. Natomiast, słuchajcie, jaki jest plan na dzisiaj? I tutaj bardzo się zastanawiam nad jedną rzeczą, dlatego że sprawdziłem, że jeżeli chodzi o kwestię wina, to my tutaj tak jakoś nie za bardzo chyba jakby mamy do ogarnięcia cokolwiek. Chociaż on nam... bo on nam tu całe winko już przyniósł, łącznie z piwkiem i ze wszystkim. I tego... O Jezus, ile tu jest piwa. Oh, fuck sake. Dobrze, musimy zrobić mały miszmasz, mianowicie piwo damy barmanowi. I dobrze będzie chyba właśnie zostawić je w ten sposób, plus odprawić... Ale nie możemy za bardzo zrobić. Znaczy, możemy zrobić cmentar fest, ale to swoją drogą. Trochę chyba za dużo mu kazałem tego piwa tutaj przenieść. Dobra, resztę zostawię, a resztę niech ma w ekwipunku. Wydaje mi się też, że ja już nie jestem w stanie, a raczej na pewno nie jesteśmy w stanie wybudować tutaj kwestii związanej z kolejną tą. Niedobrze. Niedobrze, ale... Słuchajcie, dzisiaj spróbujemy może przerobić sobie kilka zombiaków i w sumie tak się zastanawiam, może byśmy ruszyli tych od wina. Może nie jakoś wybitnie na wysoki poziom, jeżeli chodzi o upgrade, ale wydaje mi się, że chyba by się nam tutaj to troszeczkę przydało. O Jezu, czy on może mi zacząć robić te warzywa, please? Może wiecie co, chociaż tego jednego zombiaka byśmy spróbowali zrobić z wydajnością, bo widzę, że to wino nam się bardzo szybko kończy, a chyba przydałoby nam się więcej. Ty masz 30, ty masz 25. To wiecie co, może 30 sobie zostawmy, natomiast ja sobie zabiorę zombiaka 25 i jego spróbujemy sobie tutaj troszeczkę pomodyfikować oczywiście, żeby miał więc zdecydowanie większą wydajność. Także myślę, że tak będzie git. Chociaż biorąc pod uwagę tutaj moje rzeczy, to jest z tego sporo. O! Masz w ogóle odłamek grzechu. Dawaj. Z chęcią zabiorę. I dobra. Jak to tutaj, słuchajcie, się prezentuje? Widzę, że tak całkiem spoko. Co prawda wyciągnęliśmy oczywiście z niego krew i wyciągnęliśmy oczywiście z niego tłuszcz, więc to by trzeba było jakby powrócić. Ale tak, mózg na pewno możemy sobie tutaj zmienić na ten wyższy, bo to nam niedużo brakuje. Mięsko właściwie też z niego wyjmiemy. Co ty tu jeszcze masz? Serce też możemy dodać jedną czaszkę tutaj. Czerwone oczywiście nie mają absolutnie wpływu na cokolwiek. Skórę też wyjmiemy i też ją oczywiście od razu zmodyfikujemy. Jelita tu by trzeba było jakieś inne wrzucić. Trzeba byłoby zobaczyć, które tutaj zwłoki, jakie jelita mają. Bo może są jakieś takie w miarę rozsądne. Chyba to ciało. Chyba wziąłem to samo. Tak mi się wydaje. Musimy to zrobić w ten sposób. O, dobra, tutaj już są troszeczkę lepsze. Tutaj nie będziemy mieli zbyt dużo do ogarniania. Krew i tłuszcz właściwie zostawmy tutaj na razie. Chociaż w sumie jej tak te zwłoki będę raczej, czyli wyciągamy jeszcze krew. Wyciągamy jeszcze tłuszczyk i tego zombiaczka sobie po prostu zupgrade'ujemy w jakiś tam sposób. Mam tylko nadzieję, że wszystkie rzeczy wyjąłem, te które powinienem. Zaraz jeszcze sprawdzimy. Tak, wszystko tutaj możemy upgrade'ować. No tak, bo jeszcze musimy z niego jelita wyjąć, racja. Dobra, tylko teraz tak, co do tych jelit, tych to one mi nie będą potrzebne, cała reszta spróbujemy upgrade'ować, więc zombiaka sobie oczywiście tam od razu zrobimy, ogarniemy i będzie wszystko pięknie, ładnie, cacy, więc jedziemy standardowo z krwią. Dzisiaj też jest, widzę, dzień modlitewny, więc będzie trzeba tutaj modlitwę odmówić i przy okazji też ogarnąć kwestię związaną z biskupem. Dobra, tego chyba już nie... A nie, możemy jeszcze.
Dobra, elegancko. Czyli w takim razie... krew jeszcze mogę na... Co to ta krew tak dużo ma tych... czaszek? Co tu się stało? Czemu ja mogę ją jeszcze jakby ładować? A już nie możemy. Ciekawe, co tam się wydarzyło. Dobra, ale mózg jest raczej na fulla. Tak, zostaje nam jeszcze cała reszta. Czyli tak, krew mamy na full, mózg mamy na full. Do mięska musimy dodać dwie sztuki. Tak patrzę na czas, czy zdążymy. I mam niestety wrażenie, że nie zdążymy, więc chyba zaraz odmówimy mszę i damy temu biskupowi, a później dokończymy. Chociaż tutaj niektóre rzeczy mają malutko, więc może jednak zdążę. Dzisiaj też osioł nam nie przyniesie za bardzo czegokolwiek. Dobra, do jelit jeszcze jeden. Czyli tak, jelita mam, krew mamy, mózg mamy, mięso mamy, serce mamy, jelita mamy. Do skóry musimy dodać dwa. Ale widzę też, że te punkciki, te sin shardy, one nam się dosyć, wiecie co, szybko kończą, jak my tak... No, jakby nie patrzeć, dosyć sporo tych rzeczy modyfikujemy niestety. No i jeszcze ten tłuszcz. I w przypadku tłuszczu problem będzie taki, że musimy wpakować aż 4. Dlatego, że teraz zresetowaliśmy czaszki, a teraz musimy dodać 3. I mam wrażenie, że nie zdążę, więc zrobimy to na szybko. Więc ukochany dom. Teraz tak, powinienem gdzieś tutaj mieć list dla niego. To jest to, oda do biskupa. Więc to sobie zrobimy, bo mam wrażenie, że mogę nie zdążyć, a chciałbym to zrobić. Dodatkowo też dobrze będzie, jeżeli u niego pokupujemy zaraz dzisiaj jeszcze rzeczy. Żebyśmy tutaj odblokowali sobie... Bez jaj, że potrzebuję odłamków. Dobra, kupuję wszystko, stopień trzeci, nie mamy odblokowanego. Mogę to... Nie wierzę. Dobra, szybko lecimy po odłamki. Mam nadzieję, że on nam nie odejdzie. I widzę też, że trzeba by się do Klotyldy udać, bo eliksir chyżości mi się kończy. Dobra, mam nadzieję, że tyle odłamków wystarczy. Oby. Oby. Oby, oby. Siema. Co do Ody. Wasza świątobliwość. Tak, grabarzu. Zastanawiałem się, kiedy ostatni raz lud okazał ci wdzięczność. Szczerze mówiąc, nie zdarza się tak często, jakbym chciał. Może raz lub dwa razy w tygodniu. Dlaczego pytasz? Napisałem coś dla ciebie. Mogę ci wyrecytować? Och, brzmi interesująco. Cóż to może być? Śmiało czytaj. O, błogosławiona i wielka świątobliwości. Najświętsza ze wszystkich świętych. Twe porażające piękno i życzliwość przytłaczają wszystkich wiernych. Gdziekolwiek kroczysz, tam blask na świecie spoczywa. Kiedykolwiek rzeczasz, twa mądrość z każdego słowa wypływa. Przepiękne słowa, grabarzu. Najwyraźniej dostrzegasz moje prawdziwe oblicza. To znaczy, że jesteś na ścieżce Boga. Świetnie. I udało nam się dostać odłamek. Więc pod tym względem jest super. Teraz tak, nie będę tutaj zapalać świeczek, po prostu odmówimy mszę i to będzie tak na dobrą sprawę tyle. Myślę, że dalej będę tutaj tą modlitwę o jakby przedłużenie tych odłamków, bo no jednak trzeba byłoby coś ogarnąć, nie? Dobra, modlitwy dużo nie dostaliśmy, ale tak jak już mówiłem wcześniej, w sensie wiara. Wiara, mamy jej sporo, naprawdę nie musimy jej tutaj więcej jakby chomikować i ogarniać, więc jest tak, jest dobrze. Ale tak, mieliśmy jeszcze do Klotyldy się udać, więc ja jeszcze szybko do niej pójdę. Mam nadzieję, że ona będzie dostępna przy domu. Co prawda już się robi ciemno, ale może jeszcze zdążymy, no bo... Niestety, ale to jest ta rzecz, o której mi pisaliście, że w momencie, w której ogarnę, że mogę sobie ten eliksir chyżości jakby trzymać długo, 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 to bez niego się już, no nie da inaczej grać i to jest duża prawda, bo no nie da się, no po prostu się nie da bez tego eliksiru, taka jest prawda. Dobrze, lecimy do domu, teraz tak, czy mam, mamy jeszcze, dobra, to możemy sobie szamać. I wypijmy od razu eliksiry. Wybaczcie mi przerwę. Nie było mnie godzinę, więc średnio zapomniałem, co mamy zrobić, ale wydaje mi się chyba, że mieliśmy dokończyć zombiaka.
bo eliksir żeśmy wypili. To dokończmy zombiaczka i mamy ten odłamek grzechu. Więc to też trzeba będzie zrobić. Dobra, i tam chyba tłuszczyk mieliśmy jeszcze zmodyfikować. I reszta jest plus 3. Oczywiście, że tak. Dobra. Więc moi drodzy, teoretycznie tłuszcz mamy ogarnięte. Ja sobie tutaj na razie tą modlitwę schowam. No i teraz tak. Towarzyszu zombie, wsadzamy w ciebie wszystko to, co z ciebie wyjęliśmy. Zobaczymy, ile nam czaszek tutaj podochodzi, bo jestem bardzo ciekaw, czy damy radę z niego zrobić tego jeszcze lepszego. W sensie jeszcze lepszego, wiecie, o czym mówię. Już masz 14. 17 powinieneś mieć. 20. Tak, 20, 20, tak, 17, 20. Kolejny będzie 26. Fajnie. Czerwone czaszki oczywiście tutaj nie mają absolutnie wpływu na wydajność zombie, więc no najważniejsze mamy, niby jest 10%, ale to nie jest 10%. Dobra, ty byłeś od tego. Od wina. Mam nadzieję tylko, że te czerwone czaszki faktycznie nie mają wpływu, ale to mi pisaliście, ja też sprawdziłem, że to nie ma znaczenia. Więc teoretycznie powinien mieć też 65% wydajności, jeżeli chodzi tutaj o rzeczy. I owszem, 65%. No jakby nie patrzeć, moglibyśmy podmienić wszystkie zombiaki na tą lepszą wydajność, ale jak już wspomniałem wcześniej, to jest stanowczo niepotrzebne w niektórych wypadkach, bo mówię, niektórych rzeczy mamy zdecydowanie więcej, niż jestem w stanie w jakikolwiek sposób przerobić, więc to się w ogóle mija z celem, moim zdaniem. Dobra, ale sprawdzimy kwestię grzechu, bo jestem bardzo ciekaw, co możemy z tym zrobić i jak to będzie wyglądać. Dobrze, to lecimy do Euryka. To zostawiliśmy sobie w tamtym miejscu. Jeszcze musimy chyba Kresolda jeszcze będziemy musieli się zapytać odnośnie jednej rzeczy, ale to za chwilę. Dobrze, weźmy to i zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Euryku, naładowałem ten odłamek. Nieźle, chodźmy już. Nie mogę się doczekać pierwszego zabiegu. Jesteś gotów? Tak, trochę się denerwuję. A to on będzie? Czyżbyśmy... czyli my leczymy pewnie ze wszystkich grzechów jego. Dobrze, zaczynajmy. O matko. Trochę elektryczny fotel. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Chyba tak, tylko kręci mi się w głowie i mrowi mnie całe ciało. Muszę odpocząć. Euryku, pamiętasz, co mi obiecałeś? Tak, pamiętam, bardzo proszę. Wygląda to, że moja mapa się zmieniła. Ekstraktuj dusze z ciał, aby nie zmarniały w tym śmiertelnym świecie. Uleczaj grzeszne dusze za pomocą. Odsyłaj z powrotem tam, używaj punktów wdzięczności do tworzenia przedmiotów w różnych strefach, ale nie zapomnij najpierw zbudować w tych strefach. Aha, no tak, odbiorniki dusz, buduj... Okej, czyli o tym to wiemy. No tak, bo my mamy teraz odblokowane jakby te wszystkie rzeczy z możliwością zarządzania, tak? Czyli na przykład winnica. Tak, i tutaj mamy zombiaczki. No jak widzicie, ten bardzo ładnie pracuje, więc jest spoko. Ej, fajne to, podoba mi się. Możemy chyba też podejrzeć... nie za bardzo, to musimy tam odbiornik duszy zrobić. No, powiem szczerze, że fajne, fajny make, bardzo fajny. Tylko mówię, no te odbiorniki dusz trzeba by zrobić. I teraz tak, ten naładowany odłamek pychy. Mam wrażenie, że muszę go wpierdzielić w witraż w kościele. I teraz zobaczymy, czy dobrze kombinowałem poprzednio, ale wydaje mi się, że tak, bo chyba mi pisaliście, że to tak zadziała. Chyba, że jeszcze nie mogę tego zrobić, ale zobaczcie, mamy fiolet... No i wstaw odłamek pychy. No dobra. Pokaż ilustrację pychy. To jeszcze mamy nawet ilustrację. Okej. Spoko. Czyli domyślam się, że będziemy mieli jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych grzechów, tak? Więc... zapewne będziemy musieli ekstrahować. Nie ma innego wyjścia. Dobra, tylko teraz tak, lecimy. No nie chciałem za bardzo do domu, ale już mówi się trudno, to przejdziemy sobie tutaj dołem.
Ponieważ musimy pójść do Kresolda, bo on, jeżeli dobrze pamiętam, ma chyba tą ostatnią część tej rzeczki, która jest mi potrzebna. Mam nadzieję, że to był Kresolt, ale chyba raczej tak. Tak, pożycz pradawny sztylet. Nigdy nie lubię, jak mi grabarz zawracają głowę. Mówię to krótko. Mogę pożyczyć twój pradawny sztylet? Mogę ci go nawet dać, ale najpierw musisz mi pomóc. Horadrek ma zbyt dobry humor, zepsuj mu go. Wiele osób odjeżdża za tawernę Horadreka tylko po to, żeby posłuchać pieśni Panny Wdzięczki. Przekonaj ją, żeby zaśpiewała również u ciebie, a Horadrek... O, come on! A, dzisiaj jest w sumie... Ale nam się, słuchajcie, poszczęściło. Akurat jest Panna Wdzięczka. Ja myślę, że Panna Wdzięczka będzie wdzięczna za to, co jej zrobili, w czym jej pomogliśmy. Cześć, kochanie, w czym mogę pomóc? A co ona... Aha, dobra, u niej to tylko te... co do śpiewania w mojej tawernie. Wybacz mi, mój drogi, ale nie mogę marnować czasu na pogaduszki. Zrozum, że moje zarobki zależą od tego, ile piosenek zaśpiewam. Dlatego właśnie chciałbym z tobą porozmawiać. Nie zechciałabyś zaśpiewać w mojej tawernie? Cóż, może znalazłabym kilka wolnych wieczorów. Pierwszy występ będzie cię kosztować 20, a jak wszystko pójdzie dobrze, następne będą darmowe. Drogo, jak dobrze niech ci będzie. Mój głos jest cenniejszy, niż potrafisz sobie wyobrazić. Dobrze, czyli co? Kresoldzik już nam ogarnie sztylecik? Zajebiście, o to chodzi. Swoją drogą wrócimy do tego, do domu. Znaczy tam do tego i zobaczymy, czy nie mamy nowego eventu. Domyślam się, że Horadek jest ciekły. Cóż za cudowna. Masz tu swój sztylet, a przy okazji miałem jeszcze jeden sztylet, ale gdzieś go zapodziałem. Był naprawdę drogi, więc możesz go sobie poszukać w lesie. Dobrze. Tylko... Czyli mamy tak na dobrą sprawę te wszystkie trzy rzeczy, tylko że mamy coś poszukać w lesie. Ja domyślam się, że pewnie ten będzie tym fałszywym. Zresztą zobaczymy, ale musimy go poszukać w lesie, tylko teraz pytanie w którym. Dobra, siema zwłoki, oczywiście standardowo lecicie do... Oj! A, bo tu były jeszcze jedne. To zaraz, to są te 100%, to są te nowe, prawda? Tak. Dobrze, no to te oczywiście idą do lodówki. Te też od razu przerzucę do lodówki. Będę musiał zrobić porządek z tymi zwłokami, bo mamy ich stanowczo za dużo. Chociaż nie ukrywam też, że chciałbym je chyba gdzieś tam u nas posadzić trochę jednak, jakby nie patrzeć. Dobra, część duszy możemy odesłać w zapomnienie. 14 odłamków grzechu, nice. Bardzo ładnie. Dobra, to zostawmy. Teraz tak, co mieliśmy zrobić? Mieliśmy się udać do tawerny, ale to za momencik. Jeszcze tylko tutaj odłożę te rzeczy, które kupiliśmy u biskupa i następnym razem, jak on będzie, będziemy mieli możliwość ogarnięcia sobie tych jakby ostatnich rzeczy u niego. Dobra, gadająca czaszka. Pieniążki się, widzę, nam ładnie ogarniają. Mamy ten? O, mamy! Pieśń Wdzięczka. Potrzebujemy trzeci poziom, więc w sumie możemy... Nie, no stand-up robiliśmy ostatnio, to poczekamy, aż nam się wbije tutaj ten poziom. Myślę, że tak będzie najlepiej. Tutaj widzę, że winko... No winko jest, piwko jest i winko jest. Bardzo dobrze. Chociaż mówię, chciałbym bardzo zupgrade'ować ją troszeczkę wyżej. To wtedy byłoby spoko. Ale dobra, jak tutaj już jesteśmy... To ogarnijmy. Sztylet legionisty. Aha. To wytrych, domyślam się. Nie wiem w sumie nawet, ile jest tych artefaktów, szczerze mówiąc. Głowa do góry, stary. Nawet nie musieliśmy wykręcać murąg. Asło. Idź do diabła, Kresoldzie. Prawidłowe. Masz klucz, Lucjuszu? Wszystkie części? O tak, Horadryk spisał się na medal. Związał ojca i przetrząsnął cały dom, prawda? Józef na nas czeka, bierzmy się do roboty. Gdzie byłeś, Lucjuszu? Dwóch legionistów nie mogło sobie poradzić z jednym staruszkiem? Zaczynajmy. Wysłuchaj naszych słów w portalu. Pragniemy pozbyć się pradawnego boga. Jego prawy
praw, modlitw i całej tej reszty. Poza tym chcemy nauczyć się budować domy, szyć ubrania i hodować rzeczy do jedzenia. I jeszcze daj nam moc, żebyśmy mogli zmusić innych do robienia tego za nas. Co, Lucjuszu, dlaczego? Witajcie, drogie dzieci. Co? Kim ty u licha jesteś? Tym, który posiada wiedzę zdolną rozbudzić i odmienić wasze umysły. Dam wam umiejętności, dzięki którym wasze ręce będą silne i twórcze. Jestem mistrzem, a wyglądasz jak Jezus. No chłopaki, nie zła wtopa. Ten grabarz skonstruował wehikuł na tym wzgórzu. Sprawił wrażenie łebskiego gościa. Był geniuszem, więc trochę mi go nawet żal. Wyobraź sobie, że użył wehikułu w ostatnim dniu pracy. Coś poszło nie tak, a skutki masz przed oczyma. Przykra sprawa, życie toczy się dalej. Dobra, idźmy włożyć ten artefakt z powrotem i za chwilkę sobie ogarniemy następne. Czekamy dalej, aż nam się tutaj ogarną trzy gwiazdeczki, żebyśmy mogli odprawić modły Panny Wdzięczki. Ale sprawdźmy kolejne dwie historie. No to tutaj pewnie będzie historia Diga. 3 lata później. Czyli domyślam się, że po tym wybuchu. Ach, tak w ogóle, to dlaczego niebo nie spada na ziemię? Dzięki pradawnemu Bogu, a wasz mistrz nie potrafi zesłać nawet mrzawki. Stary Digus ma rację. Mistrz nawet nie uzdrawia niewidomych. Co teraz robimy, Digusie? Wyrównajcie włosy, przybierzcie wygląd ponury i za mną. Dobry żołnierz nie myśli. Dobry żołnierz robi to, co mu każą. Postanowiłem służyć mistrzowi Horadryku. To wystarczy. Oho. Mistrz to mistrz. Spóźniłeś się, już nie należą do ciebie. W rzeczy samej, Digusie, nie należą też do ciebie, należą do siebie samych. Ludzie, pradawny Bóg dał nam słońce i księżyc. To tylko molekuły, te same, z którymi zbudowani jesteśmy my sami, a nawet pradawny Bóg. Pradawny Bóg przebacza nam nasze grzechy. Religia sama w sobie jest źródłem grzechu. Nasz Bóg pozwala nie pracować w weekendy. Świetnie, ale po co w ogóle pracować? Moglibyśmy zarządzić zasiłki dla bezrobotnych. Przebacz mi, pradawny Boże, albowiem nie wiedzą, co czynią. Zaczynam się martwić, wciąż nie widziałem siebie. Słuchaj, może nie zawsze byłeś czaszką? To czym innym byłem? Żebrem? Kością udową? Byłeś pewnie facetem albo babką. Babką? W takim razie mam nadzieję, że miałem wystrzałową figurę. Dobra, ale wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze jeden i później podniesiemy. Użyj tego sztyletu i spróbuj zapomnieć, jak dużo nas kosztował. Ech, jak sobie życzysz... Czy jednak to nie był ten fejkowy amulecik? W sensie sztylet chyba. Spoczywaj w pokoju, nasz przyjacielu. Twoja droga prowadzi teraz przez pradawny most ku krainie umarłych. O rany, znowu to samo. Witaj, Digusie. Tato, wiem, że jesteś dla mnie zły, ale możemy przyjrzeć się sytuacji trochę? Jasne, czemu nie? Spójrzmy na przykład na akwedukt. Woda. Gdzie jest woda? Ach, wiem. Nasz Bóg nas opuścił. Nie ma wody, nie ma jedzenia, nie ma niczego. Digusie, czemu ciągle gadasz o tych rzeczach? Mówimy o ideach. Mistrz wszystkiego nas nauczył. Zbudujemy nowy, wspaniały świat. O raju, nowy świat? Spróbuj chociaż odzyskać wodę, Kresoldzie. Wiem, że wszyscy się ze mnie najgrywacie. Łańcucha nie chce ze mną rozmawiać, ty też, tato. Nie jestem już twoim ojcem, Horadryku. To się podziało. Oredy, napiłbym się chwila. Gdzie mój koniak? Nie znaleźliśmy go. Z poprzedniego grabarza był prawdziwy druh. Zawsze miał pod ręką jakiś napitek, ależ mieliśmy libację. Często wspominasz swojej rodzinie? Cóż, prawdę powiedziawszy, to okropnie do nich tęsknił. Tęsknisz za nim? Czasem. Skupmy się na robocie. Następny artefakt to klamra pasa od drwala. I jeszcze coś. Wehikuł mówi o glinianych ułamkach. O co chodzi? Antyczna waza? Ma je Adam. Dobrze. Czyli mamy jakby dwie kolejne rzeczy. Natomiast wiem na pewno i tutaj chyba
ale też nie jestem pewny, jak sprawdzałem odnośnie upgrade'ów tawerny, to wydaje mi się, że w momencie, kiedy ogarniemy Adama, chyba będziemy mieli możliwość upgrade'owania tawerny na wyższy poziom. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny w 100%, ale chyba tak. Mikstura ochrony, brązowa farba, roztwór balsamiczny. Sympatycznie. Dobrze. Teraz tak, zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. Dobra, dynie nam na razie, widzę, ładnie wszystko robi. Wina nam się ładnie produkują. Jeszcze sprawdźmy tylko tutaj. Widzę, że nie mamy jakby nadmiaru winogrona, co nie zmienia faktu, że pewnie idzie... A nie, zaraz, tutaj powinno być winogrono. No jest. I całkiem spoko, i widzę, że winko też dalej jest produkowane, więc bardzo mi się to podoba. Ale dobrze, ja myślę, że w tym momencie to by było chyba na dzisiaj na koniec. Już tutaj za bardzo i za dużo nic nie zrobimy, więc myślę, że tak. W następnym odcinku na pewno pójdziemy ponownie do... Albo może jeszcze dzisiaj, mamy jeszcze chwilkę. Czekajcie, tylko ja nie wiem, czy ja będę mógł z nim porozmawiać z Eurykiem. Oj, będę musiał porządek w tych złogach zrobić. Koniecznie. O, jakaś notatka. To chyba wiadomość od Euryka. Witaj, grabarzu. Dziś czuję się znacznie lepiej. Jeśli mnie szukasz, zwiedza najciekawsze miejsce we wsi. Tam nie znajdziesz, Euryk. Chyba ktoś postanowił odwiedzić tawernę. Nie jest za wcześnie, aby wychodził. Może być jeszcze niebezpiecznie. A, to mnie automatycznie wrzuciło. Haha, bardzo ciekawe, Euryku. You're making a lot of friends from the town, aren't you? Widzę, że coś nie jest spolszczone. Tak, to zacny człowiek. Znalazł dla mnie cudowne miejsce tuż pod kostnicą. To dzięki niemu tam mieszkam. Strasznie się cieszę, panie Euryku. Dobrze też słyszeć, że grabarz troszy się o innych, a nie tylko o siebie. Jeśli kiedykolwiek ponownie odwiedzasz wioskę, wpadnij do nas. Ostatnio bardzo brakuje nam wyrafinowanego towarzystwa, takiego jak twoje. Dobra, dowiedz się o kolejnych odłamkach. To nie mogło mi od razu powiedzieć odnośnie tych odłamków, tylko tak muszę, kurde, latać. Kawan. O! To nie. Jeżeli oni się tutaj razem zabawiają i siedzą, to zrobimy to w następnym odcinku. Zobaczymy, co tam się ewentualnie nam ogarnie. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to DLC. W sensie jest takie fajne, tylko że mówię. Wydaje mi się, że dla osób, które tak po prostu sobie grają i tak dalej, ogarnianie wszystkich zombiaków na ten maksymalny poziom to się absolutnie mija z celem, bo... No... Po co nam więcej, jak i tak nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przerobić, czy chociażby nawet wszystkiego wysprzedać, więc no jest jak jest. Także dobra, ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.